best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out. Witajcie, znajdujemy się w salonie Dwa Kółka w Nakle nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim. Nasz salon znajduje się dokładnie przy ulicy Olszewskiej 1. Wystarczy wygooglować, kliknąć na mapę i poprowadzi Was bezpośrednio do celu. W dzisiejszym materiale z Przemkiem tak naprawdę zrobimy porównanie dwóch quadów bez homologacji. Będzie to Hummer XTR 250 oraz Raptor 250, również bez homologacji. Zasadnicze różnice między tymi quadami oczywiście przedstawi nam Przemek. Na pewno pamięta wszystkie szczegóły, a jak nie pamięta, będziemy starali się je w formie krótkich pytań i odpowiedzi zrealizować. A więc co? Przechodzimy do działania. Dokładnie tak. Często przychodząc do nas, do naszego salonu, odwiedzając nas lub dzwoniąc do nas, zadajecie nam pytanie podstawowe po tym, jak przedstawimy Wam, jakimi modelami handlujemy, czym się różnią kłady przeprawowe od kładów sportowych. Dlatego dzisiaj na warsztat dzieliliśmy sobie po jednej sztuce. Kłady przeprawowe będzie reprezentował nam XTR Hummer, pojemność 250, również o takiej samej pojemności, w tym samym kolorze, kład sportowy XTR Raptor 250. Specyfikacją kłada przeprawowego jest to, że jest on o wiele mocniej zabudowany, ma więcej elementów, tutaj zapraszam z kamerą. Proszę zobaczyć to porównanie podnóżków. W kładzie sportowym nie mamy praktycznie zabudowane nic, mamy tu wolną stopę, nie jest nic osłonięte. Zawdzięczamy to temu, że właśnie im mniej plastiku zastosujemy w tym kładzie, tym będzie on lżejszy, a w kładzie sportowym najważniejsza jest waga, co przekłada się potem na osiągi. W kładzie przeprawowym jest on oczywiście o wiele cięższy, przez co możemy się czuć też stabilniej, jest on bardziej bezpieczny. Na pewno będzie to komfort, przynajmniej dla osób, które rekreacyjnie będą jeździły i nie będą ochlapane tak mocno błotem, prawda? Dokładnie, do tego mamy stelaże z przodu i z tyłu służące do zamontowania kufrów. Ale też jeszcze, Przemek, jest jedna zasadnicza różnica między tymi dwoma pojazdami. Hummer ma silnik chłodzony powietrzem, tak? Tak. A kład sportowy XTR Raptor ma silnik chłodzony cieczą. On musi sprawować się o wiele lepiej w ciężkich warunkach, jest bardziej eksploatowany, osiąga większe prędkości, przez co niewystarczające jest tutaj chłodzenie powietrzem w nim. I jeszcze jest zasadnicza różnica między Hummerem a Raptorem? Skrzynia biegów. Skrzynia biegów. XTR Hummer wyposażony w automatyczną skrzynię biegów 1+1. XTR Raptor 250 wyposażony w skrzynię manualną, 4 biegi do przodu i 1 wsteczny. Pozwala nam to na wiele większą zabawę i osiąganie lepszych osiągów w terenie. Dokładnie. Często klienci pytają, jakie mamy tutaj oświetlenia w tych kładach. Oczywiście ja tutaj sobie pozwolę wtrącić, tutaj w przypadku przeprawówki zawsze dochodzą dodatkowe, najczęściej dochodzą dodatkowe elementy oświetlenia na górnych stelażach, na górnych bagażnikach, co pozwala doświetlić tam drogę. Natomiast w przypadku Raptora jest tego mniej, są standardowe światła, co tak naprawdę no, im mniej nam będzie tutaj przeszkadzało, tak jak Przemek wspomniał, tym lepsze osiągi dla pojazdów. A jakie prędkości? Dokładnie. Jeśli chodzi o to, no to tutaj mamy kłady przeprawowe wyglądają o wiele bardziej na lepiej wyposażone, przez to, że po prostu mogą przyjąć na siebie większą masę, przez co osiągają również mniejsze osiągi. Kłady ten na przykład XTR Raptor 250 osiąga prędkość do 95 km na godzinę. To są dane podane przez producenta. Trzeba zaznaczyć, że to jest przez producenta. To jest ponad 50% więcej niż XTR Hummer, który według producenta osiąga prędkość do 60 km na godzinę. No i dokładnie. Teraz ja sobie pozwolę Przemek zademonstrować, jak będę na nich wyglądał. Jestem co prawda w miarę wysoki, aczkolwiek chyba się wpasuje najpierw na przeprawówkę. Ja jako osoba ważąca jakieś lekko licząc 30 km więcej, 30 kg więcej niż Ty, pozwolę sobie usiąść na kłada sportowego, który ma mocniejszą ramę, przez co mam też dopuszczalne maksymalne większe obciążenie. W XTR Raptorze jest to do 200 kg, a w Hummerze około 160. Dokładnie. No i właśnie, fajnie, że powiedziałeś, bo oba te pojazdy tak naprawdę to jest firma XTR, tak? Tylko że mamy tutaj Raptora, a tutaj mamy Hummera. Powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, mam 1,84 m wzrostu, ja pewnie za każdym razem o tym mówię, ale tak, jeżeli chodzi o siedzenie, jak najbardziej jest wygodnie. Nie mam mało miejsca na nogi, dostęp do wszystkich elementów jak najbardziej jest super. Za mną jeszcze spokojnie jest miejsce dla pasażera. Natomiast w przypadku Raptora u Przemka widzę, że troszeczkę inaczej to wygląda. Ja czuję się na nim komfortowo, aczkolwiek tak jak mówiłem, jestem trochę szalony, także troszkę większa pojemność mi przydała, chociaż dla wszystkich fanów i początkujących użytkowników kładów pojemność 250 powinna w zupełności wystarczyć.
No, biorąc pod uwagę wszystkie praktycznie takie rzeczy, których już wcześniej wspomnieliśmy, warto jeszcze zwrócić uwagę na zasadnicze dwie różnice, które są, czyli w zasadzie jedną różnicę, czyli koła, a dokładniej obręcze, bo w Raptorze mamy tak, aluminiowe obręcze, w Hammerze mamy stalowe z tak zwanymi bedlockami, tak? Jeżeli chodzi o ten komfort jazdy, oba mają wieżniki terenowe, więc oczywiście na pewno w terenie będzie to dużo fajniej niż na asfalcie, aczkolwiek tak jak powiedziałem i Przemek zresztą też zwrócił uwagi wcześniej na temat pojazdów, one są pojazdami bez homologacji, czyli tak naprawdę tor, teren zamknięty gdzieś do dobrej zabawy. Dokładnie tak. Jeśli interesują Państwa kłady z homologacją, zapraszamy na inne nasze filmiki na YouTubie, zapraszamy na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama, na naszą stronę www.salon2kółka.pl i proszę pamiętajcie, że dowozimy na całą Polskę. Tak. I chciałbym jeszcze dodać jedną ważną rzecz, która teraz została wprowadzona. Od połowy marca oferujemy raty 0% do kwoty 8000 zł, maksymalnie do 5 rat. Także tego wcześniej nie mieliśmy, to jest nowość, interesowały Was raty 0%, pytaliście, załatwiliśmy je dla Was. Super, czyli jednym słowem mamy dowóz, mamy fajne warunki kredytowania, jak również w ogóle warunki możliwych opłat, jeżeli chodzi o zakupiony towar. Co tu dużo mówić, Przemku? Myślę, że zainteresowanych jeszcze raz można odesłać na naszą stronę www.salon2kółka i na bezpośrednie strony naszych mediów społecznościowych, jak i Facebook, czy tam właśnie chociażby Instagram, czy właśnie YouTube, na którym staramy się pokazywać nowości, a również też staramy się przypominać sylwetki już wcześniejszych pojazdów. No i jak najlepiej, jakby wszyscy przyjeżdżali do nas, nie? Oczywiście, no, zapraszamy. Wiadomo, nie? Za wspólnie spędzony czas. No, także jeszcze raz Wam bardzo dziękujemy i zapraszamy serdecznie do zakupów. Cześć.